przyjaciele. Dzisiaj mówimy o duszy człowieka, o psychice człowieka. Dlaczego tak to robimy? Ponieważ w naszej duszy spędzamy większość naszego życia. W naszej psychice spędzamy większość życia. Teraz tak. Musimy zobaczyć, jak wygląda realność funkcjonowania chrześcijaństwa, tak na początku. Istnieją dwa rowy. Pierwszy row to są liberałowie chrześcijańscy. Otóż kim są owi liberałowie? A nawet trzy rodzaje rowy. Co sobie teraz wyobraziłem, że to jest jakieś potrójne uchodźcie. Właśnie. Ci liberałowie to są ludzie, którzy funkcjonują w systemie psychofizycznym. Czyli to jest tak zwany system plastikowego kościoła. Tam sfera duchowa jest sferą znaną w zasadzie jedynie na pułapie Nowego Narodzenia. Nie mnie stwierdzać, kto poznał tego Jezusa w tych miejscach, czy kto nie poznał, ale zasadnicze trendy funkcjonowania tych ruchów chrześcijańskich polegają na ruchu tak zwanym proczłowieczym, czyli typowo humanistycznym. Są to kościoły przyjazne ludziom. I tam sfera psychologii, sfera różnych form doradztwa psychologicznego jest dosyć szeroko rozwinięta. Natomiast jest to sfera absolutnie pozbawiona prawidłowego fundamentu funkcjonowania. Mamy też drugi ruch z tych trzech rogów. To są radykałowie, popularnie zwani w moim slangu zakonnikami. Kim są zakonnicy? Radykałowie, czyli zakonnicy. U tych to stworzeń bożych, naszych braci, sytuacja wygląda w ten sposób, sytuacja życiowa, że oni nazywają w sposób bardzo, bardzo wymowny, taki ostentacyjny, rzeczy, które się dzieją w życiu, nazywają słownictwem religijnym. To ludzie, którzy są to takie ruchy, gdzie jest bardzo dużo ortodoksji, bardzo dużo zasad i reguł religijnych. I tam sfera psychiki człowieka, ona jest zabijana prawem. Tam nie możesz czuć. Bo musisz chodzić w duchu. No. Kiedy zapytasz natomiast przeciętnego zakonnika, co to znaczy chodzić w duchu, to za cholerę nie wiem. No bo skąd on ma wiedzieć, co to znaczy wchodzić w duchu, jak siła jego zaburzeń w życiu jest tak potężna i przykryta tak wielką kołdrą religii, że on nie jest w stanie tego w ogóle nazwać. Ale masz chodzić w duchu, albo mówi, musisz tak w duchu te rzeczy oglądać. Rozumiesz? To są wtedy wszystko. Tam są zasady, reguły i tak dalej. Nie chcę mi się o tym gadać, bo chcę normalnie zjeść obiad dzisiaj. Jest trzeci ruch. Ruch charyzmaniatyków. Bardzo rozpowszechniający się obecnie ruch. Który to ruch wszystkie sprawy związane z psychiką człowieka podciąga pod sferę duchową. Jest to ruch, który ustawicznie dopatruje się różnych sfer duchowych w miejscach, gdzie tych sfer w ogóle nie ma. Znany jest przypadek człowieka, który znalazł się na takim spotkaniu charyzmaniatycznym wypadły mu klucze do domu, już przez was to mówiłem. Schylił się, żeby szukać tych kluczy. Natychmiast się znalazło dwóch usługujących przy nim. Zapytali, co się dzieje. On powiedział, że mu zginęły klucze, więc natychmiast zaczęły wyglądać z niego ducha kluczy.
Kiedy on zaczął się szarpać, bo zdobyły klucze do domu, to doszli do wniosku, że się demon kluczy manifestuje i go wynieśli. Wynieśli go, po prostu gość się dar, gdzie są moje klucze? A więc mamy trzy rowy. I teraz sprawa jest o tyle poważna, przyjaciele, że my musimy te wszystkie trzy rowy obejść i w żaden z nich nie wpaść. Bo my jesteśmy ruchem przebudzeniowym. Co to znaczy ruch przebudzeniowy? To znaczy, że mamy absolutnie wywalone na każdy z tych rowów i nie liczymy się z niczym i z nikim, kto prezentuje jakąkolwiek formułę któregokolwiek z tych rowów. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo ważne. Nie jesteśmy liberałami chrześcijańskimi, nie jesteśmy radykalnymi zakonnikami i nie jesteśmy charyzmaniakami. Kim jesteśmy? Charyzmatykami. Charyzmatyk. Piękne słowo. Jesteś charyzmatykiem, czyli człowiekiem pełnej Ewangelii. Podkreślam słowo pełnej. Pełnej Ewangelii. Gdzie rozumiesz rzeczy. Dzisiaj miałem od rana taką wymianę poglądów z jednym z pastorów znanych w naszym kraju, któremu prywatnie wytłumaczyłem, że tkwi w potężnej głupocie, prezentując w internecie swoje lękliwe poglądy. Więc w pewnym momencie pisał mi, no tak, tak, bo ty wszystko wiesz. No, nie wszystko, ale bardzo dużo. Nie wiem wszystko, ale wiem bardzo dużo, jestem bardzo mądrym człowiekiem. Po prostu. Dobrze jest słuchać tego, co mówię. Dlaczego? Bo ja mam dowody na to, że to, co mówię, to działa. I tutaj się kłania system pełnej Ewangelii. Żeby mieć dowody na twoją, na to, co mówisz, że inaczej, żeby być pewnym, że to, co mówisz, jest prawidłowe, to musisz mieć dowody w swoim życiu. Dowody, nie mrzonki, nie różne rzeczy. Rozumiecie? Dowody. Jak masz dowody, to idź i głoś. Jak nie masz dowodów, to zdobądź dowody. Rozumiecie, o co chodzi? Bo wszystko inne jest od złego. A po dowody można sięgnąć bardzo prosto. Wystarczy chcieć widzieć, jaka jest prawda. A więc w duszy, czyli w psychice, bo dusza to psychika. I te rzeczy pamiętajcie, żeby używać wymiennie nawet samemu w sobie, żebyście się nauczyli tych zwrotów. Ponieważ dla różnych środowisk i dla różnych ludzi sformułowania dusza będą nieczytelne, a dla innych psychika będą nieczytelne. Ale dusza to psychika. Tak? To greckie słowo psyche. Psychika. I w tejże psychice poruszamy się, jakby żyjemy najwięcej. Dlaczego dzisiaj zaprosiłem Bogdana? Ponieważ chciałem, żebyście zrozumieli, jaka to jest przestrzeń. To jest ogromna przestrzeń. Nie ma większej przestrzeni w życiu człowieka. Nie istnieje większa przestrzeń. Nie ma. W duchu nie ma emocji na przykład. To w ogóle jest... Rozumiesz? Ta rozmowa, te nauczania, które tutaj dzisiaj były, nijak się mają do ducha. Bo w duchu nie ma emocji. Ale co nam z tego, że my wiemy, że w duchu nie ma emocji, jak ty żyjesz w duszy? Na tym świecie. No i co? I co z tego, że w duchu emocji nie masz? Jak ty masz emocje w duszy i twoje emocje są w tobie jak czajnik, który się gotuje i temperatura 100 stopni. I co ty możesz dyskutować teologicznie, że ty w duchu? To trzeba zrozumieć, gdzie co jest, jak się czego używa, co na co ma wpływ i kiedy zadziałać. Rozumiecie, na czym polega mądrość nasza? Żebyśmy wiedzieli, jak mamy działać. Żebyśmy mieli skutki określone, a nie mrzonki. Wszystko to, co nazywamy popularnie wszechświatem, jak chcemy to nazywajmy, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Ostatnio mnie nasza córka zapytała, tato, czy jest naprawdę kosmos? Ja mówię, Sarciu, mam dla ciebie informację taką, że nie jeden,
Ona, jak to? To ona, bo ona myślała, że to jest wielka rzecz, żeby się dowiedzieć, czy jest jeden kosmos. Ja mówię, ale jest wiele kosmosów. A ona mówi, tato, a gdzie w tym jest Bóg? Ja mówię, powiem ci jeszcze jedną ciekawostkę. Jego tam w ogóle nie ma. To gdzie jest Bóg? Ja mówię, poza kosmosem. A ona, to gdzie? Ja mówię, nie wiem. Ale mówię, mam dla ciebie jeszcze jedną wiadomość. Oprócz tego, że jest poza kosmosem, to jest w kosmosie, na Ziemi, we mnie i w tobie i w tym ja. Zapytała, czy obejrzymy iCarly. iCarly. Co to jest? Nie wiecie, co to jest iCarly, ludzie. iCarly, no. Taki program dla nastolatków. Nieważne. Bijcie sobie iCarly, zobaczycie. Duchowa rzeczywistość. Czyli wszystko to, co jest miejscem bytowania naturalnego, jest umieszczone w duchowej rzeczywistości. W tej rzeczywistości jest Bóg, jest diabeł, są aniołowie i są demony. Te byty na różnych odcinkach zamieszkują ową rzeczywistość w takim czy w innym stopniu. Oczywistą rzeczą jest, że wszystko to należy do Boga i Bóg jest we wszystkim i Bóg wszystko prowadzi, ale nie będziemy tutaj teologizować, bo nie na tym rzecz polega. Rzecz polega na tym, że w tej duchowej rzeczywistości jesteśmy umieszczeni my, ja i ty i wszyscy inni ludzie. Jesteśmy umieszczeni w duchowej rzeczywistości. My nie jesteśmy poza tą duchową rzeczywistością. W tej duchowej rzeczywistości znajduje się czas i znajdujemy się my. Czas jest tylko małą częścią rzeczywistości. Małą częścią. I znajdujemy się w tej duchowej rzeczywistości my. I my składamy się, jak doskonale wiecie, z fundamentów, czy też ze szkół wiary, z trzech elementów. Z ducha, naszej duszy, czyli psychiki i ciała. Takimi nas stworzył Bóg. I pomyśl, skoro takimi nas stworzył Bóg, to czy On miał wtedy wszystkie klepki poukładane prawidłowo, czy nie? Miał? Miał. Miał, bo Słowo Boże mówi, że Bóg jest doskonały, amen? Amen. I nigdy się nie myli, tak? Tak. I skoro On stworzył ci psychikę, to ty ją masz. Słowo Boże mówi, że Bóg uczynił figurę z prochu ziemi, tak? Następnie tchnął w nią swojego ducha i w wyniku tego tchnięcia, tam jest hebrajskie słowo ruach, tchnął, powstało nefesh. Nefesh. To było coś, czego nie było wcześniej. Nefesh, po hebrajsku to dusza, czyli psychika. Ta nefesh powstała w wyniku połączenia ducha i ciała. Połączenie ducha i ciała. I powstało to coś, w czym dzisiaj poruszamy się najczęściej i najwięcej. Wręcz powiem, że ten zapis mówi tak, że Bóg stworzył ciało człowieka, tchnął w niego ducha i człowiek stał się nefesh, a nie posiadł nefesh. To jest w ogóle ciekawe zjawisko. On stał się nefesh. Stał się duszą żyjącą. Dzięki Bogu, po naszym nawróceniu nie jesteśmy duszą żyjącą, to nie jest nasza tożsamość, tylko jesteśmy duchem. Rozumiecie, o czym ja mówię? Mówię do tych z was, którzy macie poukładane wszystkie rzeczy jak należy. Bo inaczej to i tak tego nie pojmiecie. Jesteśmy duchem. Chcę, żebyście zrozumieli. Adam z Ewą nie byli narodzeni z Bożego Ducha. Oni byli czym? Nefesh. Duszą! A my jesteśmy kim? Duchem. Od kiedy Jezus umarł na krzyżu, wstał z martwych, tak? I zesłał swojego świętego ducha, każdy, kto w niego uwierzy, staje się duchem. Ale mimo tego, że ty jesteś tym duchem, czyli twoja tożsamość jest w duchu, prawda? To ty nadal na tej ziemi poruszasz się w systemie adamowym, czyli przez nefesh. Przez nefesh się poruszasz. Bo duch na tej ziemi nie może się sam poruszać.
Nie ma czegoś takiego, że chodzą sobie jakieś duchy bez dusz i ciała. Takie coś nie istnieje. Żaden duch na tej ziemi nie może funkcjonować bez nefesz i słowa, czyli ciałka. Tak? No niemożliwe, żeby to się poruszało. A więc twoja tożsamość jest w duchu. Jak najbardziej jesteś duchem. Duch składa się z trzech elementów. To jest sumienie, czyli element rozdzielający dobro od zła. To jest społeczność, która doprowadza do tego, że mamy kontakt z Bogiem w sposób osobisty i intymny. I to jest intuicja, czyli miejsce prorocze, czyli miejsce wglądu w rzeczy nadprzyrodzone i również w rzeczy nieznane i przyszłe. Tak jest duch. Cudowny jest duch, prawda? Nasz duch to prorok, nasz duch to kapłan, tak? Nasz duch to sędzia. Nic nie czuje, nie myśli, nie musi spać, nie musi jeść. Jesteśmy duchem, halleluja! I wspaniale, że my to wszystko wiemy. Tylko to, że to wszystko wiecie, w ogóle nie zmienia postaci rzeczy. Że on jest zamknięty w duszy, a dusza okolona ciałem. I czy tobie się to podoba, czy tobie się nie podoba. Wokół tego wspaniałego, cudownego, jedynego w swoim rodzaju ducha jest twoja psychika. I teraz najlepszy numer świata. Ten twój duch może się skontaktować z rzeczywistością zewnętrzną, rozumiesz? Jedynie poprzez udrożnienie sobie kanałków. Jak ma nieudrożnione kanałki, to on tam będzie siedział i marniał. I ty z tym duchem, jak skończysz swój żywot na ziemi, tak? Ponieważ jesteś złączony z Bogiem, czyli Bóg jest w twoim duchu, a twój duch jest w Bogu, to kiedy kończysz swój żywot na ziemi, to idziesz dokąd? Do nieba! Amen. I możesz być popierniczony w swojej psychice jak trzeba i twoje ciało może upadać notorycznie, ale ty i tak idziesz do nieba! Ale w żaden sposób z popierniczoną duszą nie zrobisz na tej ziemi nic. Bo z tą ziemią kontaktujesz się poprzez tę duszę. A więc jeżeli nie masz zrobionego porządku ze swoją duszą, czyli z psychiką, tak? To tak naprawdę jesteś cudownym, wspaniałym obywatelem nieba, tak? Który jest niesprawny na tej ziemi w żadnej mierze. Jesteś inwalidą na tej ziemi. Zaburzonym człowiekiem. Mimo, że jesteś narodzony z Bożego Ducha, ale jesteś zaburzoną jednostką. Ponieważ z tą ziemią możesz się kontaktować tylko za pomocą tej psychiki. Stąd musimy zrozumieć, jak to działa. Jeżeli my, ludzie, którzy działamy w Królestwie Bożym, nie będziemy świadomi funkcjonowania naszych dusz, to my daleko nie zalecimy, przyjaciele. I nasza teologia będzie się nadawała do tego, żeby nią sobie tyłek podetrzeć. Będziesz mógł zaszpanować przed kimś, proszę ciebie, co ty tam wiesz i pogadać, proszę ciebie, z jakimś troglodytą na temat Biblii. Rozumiesz? Kogo to obchodzi? Jaki to ma wpływ na królestwo? Kogo to zbawi? Komu to pomoże? Nikomu. Możesz rzucać wielkie slogany, ale to za pomocą duszy twojej wpływasz na tą ziemię. A więc tak jak będzie zdrowa dusza twoja, czyli twoja psychika, taki będzie wpływ twojego ducha, który jest ukryty wewnątrz niej. Ja mówię do ludzi, żeby robili porządek ze swoją duszą, a on mówi, ja jestem duchem, a ja mówię, ja jestem murarzem. Że jestem duchem. I co z tego? Praca z ludźmi to praca na ich duszę. Wiecie, jak ja robię konsultacje z ludźmi, jak ja się z nimi spotykam i rozmawiam, to ja nie rozmawiam, jakie oni mają przeżycia duchowe. Mnie w ogóle nie interesuje, czy ktoś ma przeżycia duchowe.
Jak do mnie przychodzi, proszę Ciebie, ktoś, on może mieć, wiecie, ja pastorom proponuję terapię. Rozumiesz? Ktoś może przyjść do mnie, bo jestem prorokiem. Bardzo dobrze. Mówię, powiedz, co się wydarzyło u Ciebie w dzieciństwie. Mama Cię kochała? Wiesz czy nie wiesz? Ale ja prorokuję. Mówię, jak tam z tatą było, powiedz. Co się działo? Pieniony jesteś na ojca? Ale ja prorokuję. Rozumiesz? Zrozum mnie. Twoja duchowość jest ściśle związana z tym, czy udrożnisz swoją psychikę, czy nie. Co się tłumaczy, czy dasz się uleczyć z każdego zranienia. Jeśli nie dasz się uleczyć z każdego zranienia, to będziesz opowiadał głodne kawałki innym ludziom. I tyle. Bądź człowiekiem, który pozwoli sobie na bycie zdrowym psychicznie. Postaw sobie taki, jeden z twoich takich celów, to taki cel sobie postawisz. Będę zdrowy psychicznie zawsze i będę coraz bardziej zdrowy. A im bardziej będę zdrowy psychicznie, tym większy wpływ w duchu będę wywierał na ten świat. Rozumiecie? Chcę, żebyście zrozumieli. Mówię teraz szczególnie do tych z was, którzy jesteście duszpasterzami, prowadzicie wspólnoty, działacie wśród ludzi. Namaszczenie nie jest dowodem zdrowia psychicznego. Rozumiecie mnie? Bo namaszczenie zawsze wyprzedza człowieka. Zawsze. Ktoś może być mega namaszczony, tak? A jednocześnie nadawać się na terapię. I to żaden wstyd. Głupotą jest stwierdzić, że jest inaczej. Można uzdrawiać chorych, wypędzać demony, prorokować, mieć słowa wiedzy, słowa mądrości, czynić cuda, tak? A jednocześnie być na pułapie borderline. Po prostu. Ja znam kupę takich ludzi. Po prostu. Ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić z samotnością. Ludzie, którzy nie potrafią sobie poradzić z odrzuceniem. Nagrywam w tej chwili cykl nauczeń pod tytułem Demony burzące. Otrzymuję mnóstwo telefonów od ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego, co się z nimi... Swoje telefony to taka kobieta i ona mówi, ja myślałem do tej pory, to jest mój charakter. A teraz się dowiedziałam, że to jest demoniczne. I teraz bardzo ważna rzecz na temat demonów. Żebyście zrozumieli, dlaczego ja mówię najpierw o tych rzeczach, zanim będę mówił we wrześniu na temat demonów. Demony i diabeł, one potrzebują naszej psychiki i naszego ciała. Zrozumcie tą zasadę. Potrzebują! Diabeł i demony, one muszą mieć psychikę i ciało do dyspozycji, aby mogły się realizować. Stąd wielka waga zdrowia psychicznego. Jezus nam określił to w bardzo prosty sposób. Gdzie padlina, czyli dokładnie tam, gdzie padlina, zlatują się sępy. Sępy to są synonimy demonicznych sił. Co to jest padlina? Padlina to jest coś, co leży i śmierdzi. Jest to martwa rzecz, coś martwego. A więc, jeżeli w duszy twojej istnieją martwe elementy, bo żywy jest tylko twój duch, to jest ożywione przez Ducha Świętego, ale w duszy twojej może istnieć szereg martwych elementów. Każda rana jątrzy się i śmierdzi. Człowieku, jeżeli jest człowiek, a demony wchodzą do życia człowieka do 5 roku życia między 70 a 80%. Do 5 lat, rozumiesz, to już są zdemonizowani ludzie. Mnóstwo dzieci jest zdemonizowanych jeszcze w łonach ich matek. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mają demony do czego przyjść. Bo te, które nie mają do czego przyjść, tylko działają w systemie opresji, to one szybko pójdą. Ale jeśli mają padlinę, to będą na tej padlinie co? Żerować. A więc co musimy zrobić, żebyśmy nie mieli problemu z demonami? Wiecie, że my nie możemy demonów pozabijać? Wiecie dlaczego? Bo sukinsyny nie mają ciała. Gdyby one miały samodzielne ciało,
i można byłoby je kasować. Rozumiesz? To ja bym latał jak Van Helsing. Tylko nie można ich kasować. Nie można im ucinać łbów. Nie można im tego robić. Rozumiecie dlaczego? Bo to są duchy. I żeby skasować ducha, to musisz użyć duchowej broni. Nie możesz diabłu przywalić w łeb. Możemy tak sobie pogadać. Możemy proroczo te rzeczy pokazać. Pokazałem ostatnio proroczo, jak Jezus trzyma łeb diabła obrżnięty. Ależ to wywołało straszne rzeczy. Jak można? Jak to jak można? W mojej Biblii jest napisane, że rozbroił nadziemskie władze, zwierzchności i moce, wystawił je na pokaz. To jest obraz tego, jak się dyskredytowało, niszczyło, biło, katowało, zaznaczam, odcinało kończyny, raniło, wydłubywało oczy różnym dowódcom wojsk, które napadały na ciebie i przeprowadzało się je na łańcuchach, tak, przed twoim królem. Tak robił generał. Brał takiego uzurpatora, wyciągał mu oczy, proszę ciebie, ranił go, zakładał mu łańcuch na szyję i przeprowadzał go przed swoim królem. Tak zrobił Jezus z diabłem, przeprowadził go przed Bogiem. Ale jak się to ludziom pokaże w formie obrazka, tak? To jest rozwolnienie religijne. A więc nie możemy demonów uderzyć inaczej jak duchową bronią. I pierwszy element uderzenia duchową bronią to jest imię Jezus. Czyli nie wezwanie imienia Jezus, bo ja czasami patrzę na chrześcijan, którzy wzywają imienia Jezus. Ja mówię, człowieku, tak sobie myślę, że on się bardziej boi niż ten diabeł i niż wszyscy dookoła. Jezus, Panie Jezu, pomóż mi. A, Panie Jezu, pomóż mi, człowieku. Obsesja. Naszą bronią jest imię Jezus, czyli wszystko, co Jezus zrobił, kim Jezus jest i tak dalej, i tak dalej. Nie czas na to, fundamenty wiary i inne sprawy. O tych rzeczach nie mówimy. A drugim, jakby drugą odnogą tego zjawiska, tak, jest odebranie diabłu czego? Żeru. On nie może mieć co jeść, trzeba chama zagłodzić, żeby go nie było w naszym życiu. Kiedy Bóg przeklął diabła i powiedział, po ziemi będziesz pędzał, a, i będziesz się prochem żywił. A wcześniej jest napisane, że Bóg z prochu ziemi stworzył człowieka. Czym się żywi diabeł? Naszą psychofizycznością, naszymi zaburzeniami. Tym się żywi. Zabierz mu żel, tak? A z głodu się wykończy. Wtedy na jedno słowo, Jezus! Wiesz, jak ktoś jest taki kafar, waży 150 kilo, ma wielkie łapy i w ogóle, to jak na niego krzykniesz, to on się za specjalnie tam nie obruszy, wiesz. Ale jak ktoś wygląda tak jak szczur w żelaznym sklepie, taki jest wypasiony, rozumiesz? To jak na niego krzykniesz, to on się schowa. Żeby diabeł się ciebie bał, to musisz go przegłodzić. Żebyś mógł diabła przegłodzić, to musisz mieć uporządkowaną swoją psychikę. Wtedy on nie będzie miał co żreć. Rozumiecie, co ja mówię? Nie będzie miał co żreć. Ja tutaj nie mówię o tym, ktoś mówi, o bo to chodzi, żeby nie krzeszyć. Ja mówię, weź przestań z dury, nie gadasz, tam krzeszyć, nie krzeszyć. Dlaczego krzeszysz? Się krzeszy, bo się lubi. Bo to jest najłatwiejsza forma zadziałania. Rozumiesz? Grzech wynika z zaburzeń psychicznych. Tu jest problem grzechu. Tu nie mamy żadnego problemu już, rozumiesz? Jesteś duchem, jesteś czysty, jesteś nieskalany, obyty krwią Jezusa, siemasz, Wiktor, idziesz do nieba. Ale dusza twoja jest do naprawy, ponieważ jest żelem dla diabła i demonów. I kiedy pomagasz ludziom, to musisz się skupić na porządkowaniu ich dusz. Jako duszpasterz, jako lider. Jako człowiek, który idzie i niesie przebudzenie. Musisz ludziom leczyć duszę. I pewne rzeczy znikają za pomocą cudów. A niektóre nie znikają za pomocą cudów. U mnie w życiu pewne rzeczy zniknęły za pomocą cudów. Natychmiast! Wstałem rano i miałem inną głowę. Ale kiedy się przeniosłem w pokoik dalej, to dalej miałem taką samą głowę w tym pokoiku. I szybko wszedłem do tego, mówię, nie wchodzę tam. Nie będę w tamtym siedział, bo wiem, że w tamtym w ogóle. Patrzyłem na ten pokój i zacząłem się modlić. Oni mówią, Panie, modlę się w imieniu Jezusa, żeby w tej części mojej duszy też był porządek. I tak się modliłem, tak?
i patrz, nic się nie zmienia. Rozumiesz? Przed chwilą wypukła jakaś bomba we mnie i natychmiast się zmieniły rzeczy w pewnych dziedzinach, a w innych się nie zmieniły. I ja się długo bujałem ze zrozumieniem, dlaczego tak jest. Ja słyszałem różne kretyńskie nauczania. Pan ma swój czas, są czasy i pory. Bracie, tylko trwaj. Wiesz, o co chodzi? Korba. Prawda jest taka, że za pewne rzeczy trzeba wziąć tylko z innej strony. Kiedyś pewien mądry człowiek powiedział taką rzecz. Jeżeli coś nie działa w moim życiu, tak? To nie zastanawiam się nad niczym innym, tylko nad tym, żeby zmienić formę modlitwy. Przestaję się modlić tak, jak się modliłem, zacznę modlić się inaczej. Co to znaczy modlić się? Zaczynam inaczej działać. Tak? Zaczynam inaczej przyglądać się rzeczom. A więc jest szereg rzeczy, które trzeba przepracować w mocy Ducha Świętego, a nie czekać na cud. Cuda są, doświadczamy ich cały czas. Cały czas doświadczamy. Są ludzie, na przykład, którzy mają nadwagę i liczą na cud, że to z nich spadnie i że będą szczupli. Bo kiedyś usłyszeli, że pewna kobieta nagle schudła 40 czy 50 kg. No bardzo dobrze, ja wierzę w to. Ja wierzę, że się chudnie w jedną noc. Ale po jakimś czasie takiej wiary takiego człowieka, który nadal przybiera na wadze, pytam go się, jak tam z cudami. Jakoś nie ma cudu. Ja mówię, to ja ci rozpiszę trening i dietę. Okej? Okay? A ty dalej czekaj na to w porządku, bo to nie podważa twojej wiary. Ale mówię, oto dieta. I oto trening. Okej? Okay? I powiem wam, że jakoś więcej ludzi nie dostaje zawału serca przez to, że się wzięli za dobre odżywianie i trening, niż poprzez cuda schudnięcia. A wiecie, ja jestem, kurczę, pragmatykiem. Mnie interesują rzeczy, które są teraz i co mam z nimi zrobić. I dokładnie tak samo jest z duszą. Jeżeli pomagasz ludziom, tak, to pomagaj im, pracując z ich duszami. Pracuj z ich duszami. Po co? Żeby ci ludzie mogli sięgać po swoje przełomy. Na tym polega duszpasterstwo w ogromnej części. Niektórzy myślą, że duszpasterstwo polega na tym, że ludziom cały czas czytamy Biblię, a mówimy, co powiedział Pan. To trzeba być idiotą, żeby samemu nie umieć czytać Biblii, no dalej to jest posłów. Ogromna to ludziom ciągle Biblię czytać. Człowieku. Albo powtarzać, co powiedział Pan. Pokaż mi narzędzie, daj mi narzędzie, daj mi narzędzie, daj mi narzędzie. Krzyczy do Ciebie cała rzeczywistość, Bogu. Daj mi narzędzie. Liderze Boży, włóż mi w rękę narzędzie. Włóż mi w rękę narzędzie. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o pracę z ludźmi, to jest zrozumienie. Zrozummy ludzi, że mają problemy. Nie mówię, Ciebie nie rozumiem. Jak Ty możesz? Jesteś nawrócony, myślisz o samobójstwie. Ja nie rozumiem Ciebie. Przecież jest napisane. On myśli o samobójstwie. A Ty jesteś liderem. A on myśli o samobójstwie. Ok? Dopiero co uzdrawiałeś chorych, wypędzałeś demony, a teraz siedzi u Ciebie człowiek i myśli o samobójstwie. Ok? I kładziesz na jego ręce, a on po każdym położeniu rąk jeszcze bardziej myśli o samobójstwie. No i co? Rozumiesz? A więc zrozumienie. Rozumiemy ludzi. Zrozumienie nie polega na tym, że się zgadzamy ze stanem patologicznym. Ale nie dziwimy się stanowi patologicznemu. Żadne to, co to dziwnego? No nic dziwnego. Ja się nie dziwię, jak zrobię kupę, że śmierdzi. Ja nie mam takiego dziwienia. Och, śmierdzi, nie śmierdziało do tej pory. Nie okłamuj się, Artur, zawsze śmierdziało. Może jakbyś peonie, jak to mnie śmierdziało. Po drugie, nie bój się zjawisk. Nie bój się zjawisk. Te zjawiska są u tych ludzi. Ty nie bój się tych zjawisk, bo jestem w Twoim zjawisku. Tak? Ktoś Ci mówi rzeczy różne, a ja w ogóle się z niego słucham i z nim rozmawiam. Okej. Okay. No Ty tak przeżywasz. Mówię, w porządku, powiedz mi o tym. Po trzecie, nie potępiamy człowieka.
A więc rozumiemy, nie boimy się zjawisk, które zachodzą i nie potępiamy człowieka. Duszpasterz, pracujący na duszy człowieka, duszpasterz, zauważyliście, że to jest duszpasterz, pasący duszę. Amen. Karmiący duszę. Czy słyszałeś kiedyś stwierdzenie duchpasterz? Nie ma duchpasterzy. A wiecie czemu? Bo ducha się nie pasie. Bo duch żyje w symbiozie z Chrystusem. Nie ma czegoś takiego jak rozwój duchowy. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żebyście rozumieli te rzeczy. Nie ma rozwoju duchowego. Duch jest doskonały, dorosły, silny, zdecydowany. Dziecko się może nawrócić w wieku 4 lat i ma dorosłego ducha, bo duch jest dorosły. Rozumiecie? Nie ma duch nie ma płci, nie ma mężczyzny i kobiety w duchu. Ja na przykład nie wiem, jakiej płci jest Bóg. Zszedł na ziemię, to jako facet zszedł. Ale jest napisane, że stworzył mężczyznę i kobietę na obraz swój. To jaki on jest? Pytanie teologiczne. Z tego samego cyklu, czy Adam ze mną mieli pewki. Rozumiecie to. Że dojdziecie do jakichś wniosków konstruktywnych. A jak nie, to pamiętajcie, że istnieje słowo, które mówi, że co ukryte należy do Pana. Nie wiemy, jakiej płci jest Bóg. Okej? Okay? To jest bardzo ważne. Nie wiemy, czy ojciec, tak? To ojciec czy matka. Nie wiemy. Kiszka. Ale mnie to nie przeraża w ogóle. W ogóle mnie to nie przeraża. Duszpasterz. Człowiek karmiący duszę. Człowiek pracujący na psychice drugiego człowieka. Tak? Czyli psychoterapeuta. To jest duszpasterz. Zrozumcie, chcę, żebyście zobaczyli, jak działa zjawisko. Duszpasterz to psychoterapeuta. To nie jest duchowy człowiek, który stoi z boku i z należnie dostojnym tonem mówi, jak należy. Powinieneś tak mieć. A on mówi, ale ja nie mam tak. Ja tak nie mam. I ty musisz zająć się tym człowiekiem, jeżeli chcesz, aby wspólnota twoja rosła, aby służba twoja się klarowała. Rozumiesz? Następna rzecz to jest stworzyć przestrzeń dla pracy. A więc po pierwsze to jest poczucie bezpieczeństwa, po drugie to jest systematyka. Stwarzamy przestrzeń dla pracy z ludźmi. Musimy pracować z ludźmi. Duszpasterz to człowiek, który ma się poświęcić ludziom. Od kiedy narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha i podjąłeś decyzję, że będziesz w służbie, tak? Tak. Nie posiadasz życia prywatnego. Twoje życie prywatne przeminęło z epoką brązu. Stwarzasz człowiekowi poczucie bezpieczeństwa i wprowadzasz cały system systematyki spotkań, działań, kontaktów, wpływów. Następną rzeczą, bardzo ważną rzeczą dla pracy z duszą człowieka jest słuchanie. Słuchasz. Nastaw się na słuchanie. Na słuchanie. Ty słuchasz. Pamiętajcie, pierwszą podstawową formą informacji na temat duszy człowieka to jest słuchanie człowieka. To nie znaczy, że ja nie wiem, że on kłamie. On kłamie. Opowiada różne rzeczy krzywo. Ale ja muszę słyszeć od niego te kłamstwa. Ja muszę zobaczyć jego poglądy. Ja muszę się zorientować w ogóle, w czym ten człowiek jest, jakie są wartości dla tego człowieka. Stąd zasada kluczowa. Z obfitości serca mówią usta. Dopiero na drugim miejscu jest objawienie w jakiejś dziedzinie. Najpierw jest z obfitości serca mówią usta, ok? A dopiero potem jest słowo wiedzy, słowo mądrości, dar rozróżnienia duchów. Zobaczcie, jak te rzeczy działają. Najpierw uczysz się słuchać drugiego człowieka. Słuchać. I nie tworzysz koncepcji od razu dla niego. Wiecie, co jest?
Jak człowiek jest duszpasterzem, człowiek służy w Kresie, to ma niesamowitą potrzebę natychmiastowego naprawienia drugiego człowieka. Naprawić go trzeba. Naprawię go. Dlaczego chcesz go naprawić od razu, jak on był psuty 20 lat? Bo Bóg jest Bogiem cudu. Dobrze. Na terapię. Rozumiecie? Jezus przez 3,5 roku spędza czas ze swoją dwunastką. Wiecie, co on im tam robi? On im bierze mózg. Normalnie na ich oczach robi znaki i cuda. A potem ich bierze na stronę i bierze mózg. I taki bierze mózg 3,5 roku. I stworzył elitę. Tak? Terapeutyzował. Jak z Jakubem już nie chcieli wiosek palić. Co to jest spalanie wiosek? To jest typowe zachowanie kompulsywne. Idziesz sobie, człowieku, z twoim mentorem, który na twoich oczach rozmnaża chleby, rozumiesz, uzdrawia ludzi, wypędza demony, wskrzesza zmartwych, idziesz sobie z nim, tak? I on mówi, słuchajcie, tam pójdźcie do tej wioski i tam przygotujcie nam nocleg, tak? I oni wracają, panie, nie chcą ci dać noclegu, spalmy wioskę. W ogóle on stoi, w ogóle wiesz, ja tylko stoi, patrzy, mówię, ile jeszcze z wami będę? Rozumiesz, to jak w ogóle, rozumiesz, te załamanie zjawiskiem w ogóle, tak? Przecież ci ludzie byli, jacy zaburzeni ludzie. No spójrz na tych ludzi. 12 zaburzonych ludzi. 12 zaburzonych ludzi. Żyjących w mrzonkach. Judasz. Człowieku. Gość żyjący w mrzonkach. Tam Judasz. Oni wszyscy. Już zmartwychwstaje. Już z nimi rozmawia. Już, człowieku, już puka w furteczkę. Już, rozumiesz, jest na tej górze. I oni mówią, panie, to co? Od kiedy się zabierasz za odnowę tutaj społeczno-gospodarczą w Izraelu? No w ogóle, rozumiesz? Popatrzę na nich. Nie wasza to rzecz mówić, w ogóle znak czasy i chwilę. Lecz weźcie ducha mojego, w ogóle wieruję. No to od pula ich wie, mówi, weźcie ducha mojego. W ogóle ja się zapieram. I się zabrał w tamtym. On cierpiał. Myślisz, że Jezus nie cierpiał? On cierpiał, bo pracował z ich duszami notorycznie. Bo miał kontakt z zaburzeniem tych ludzi. Bo nie było ani jednego kozaka wśród nich, który by stał i powiedział, tak, panie, ja w ogóle, kaman! O co ci chodzi? Nie, o co ci chodzi? I pójdzie tam. Nie było ani jednego. Ani jednego niezaburzonego. Nawet w liście do Rzymian to jest napisane, nie ma ani jednego niezaburzonego. Rozumiecie? Zrozumcie, to jest bardzo ważne zjawisko. Chcesz pracować z ludźmi, to musisz zacząć słuchać tego, co oni mówią. A nie będą mówili ci rzeczy, które chciałbyś słyszeć. Rozumiesz? Ale to jest twoje narzędzie pracy. I teraz, kiedy ty już wiesz, że tą rzecz masz opanowaną, to musisz zrozumieć, że twoim zadaniem jest wykrywanie kłamstw, tak? I podawanie prawdy w odpowiedni sposób i w odpowiednim momencie. A więc nasza praca duszpasterska, tak? Polega na tym, że słuchamy ludzi, tak? Wyjmujemy z nich kłamstwa i wkładamy prawdę. Tak? Dyskredytujemy kłamstwa, pokazujemy, obnażamy, wkładamy prawdę. Nie robimy im teologicznych wykładów. Nie potępiamy za to, że tak mają. Rozumiesz? Nie potępiamy. Ja rozmawiam z człowiekiem i on mówi, wiesz, bo mnie ciągnie świat, bo chcę to. Ja mówię, no to idź do świata. Że musisz iść normalnie, bądź w świecie, żyj. Ale jak? To jeszcze nikt tak nie doradził, nikt mi nie doradził. Ja zaczęłam mam doradzić. Mówię, no przecież jak lubisz świat, no to... A to nie zatrzymasz mnie? Ja? A dlaczego? Mówię, ja mam cię zatrzymać. A ja... Ale to co? Ja mówię, nie, no, posłuchajcie. Ja mówię, idziesz do nieba, jesteś narodzony z Bożego Ducha, mówię, normalnie idź do świata na luzie. On mówi, czy też nieprzytomny? Ja mówię, ja jestem nieprzytomny. Czy to ja chcę iść do świata, czy nie?
Ja nie chcę iść do świata. To ty do mnie to mówisz. Ale wiesz, że on liczy? On liczy na to, bo ja znam mechanizm. On chce na mnie, jako na swojego duszpasterza, złożyć odpowiedzialność za zatrzymanie go przed zjawiskiem. A ja mu tego nie zrobię. Rozumiesz? Bo Jezus się odwrócił do swoich ludzi i mówi, też chcecie odejść? Wiesz, rozumiesz? Ja nie dam na siebie zrzucić odpowiedzialności. Ja jestem duszpasterzem, tak? A nie jestem koziołkiem ofiary, na którego składa się odpowiedzialność. Ja nie jestem jego tatusiem, na którego całe życie składa odpowiedzialność. Nie jestem jego mamusią. Bo ja znam zasady funkcjonowania psychiki, wiem, co on chce mi zrobić. Więc udzielę mi, co robię z niego? Dorosłego z niego robię. Skutkiem czego, okazuje się, facet nie idzie do świata. Rozumiecie? Bo on doszedł do wniosku, że on ma odpowiedzialność, tak? Za swoją wiarę. Pomogłem mu? Pomogłem. W jaki sposób? Otworzyłem mu szerzej drzwi. On tak wygląda na ten świat, no nie? A duszpasterz przed otworzył drzwi, mówi, wietrzymy. Come on! Zrozumcie. Wyciągamy kłamstwa, podajemy prawdę, tak? I prezentujemy tą prawdę. Przychodzi do mnie człowiek i on pokazuje, że on podświadomie chce mi wmontować to, że on nie ma wolnej woli. Ja mówię, że masz wolną wolę. Merci. A myśli, że Pan mi będzie błogosławił? Ale czemu Pan w to mieszasz? Ale to są rozmowy duszpasterskie, rozumiesz? Czemu mieszasz w to Pana? Mówię, no ty jesteś z Panem, żeby Cię Pan błogosławił? Mówię, to na czym polega miłość? Zaczynamy o miłości rozmawiać. Okazuje się, że facet nic nie wie o miłości. Tak? I po takiej jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej rozmowie okazuje się, że przychodzi na przykład i mówi, ja nie kocham. Ja mówię, no, to Boga nie kocham. Ja mówię, no, kurczę, mówię. Co idzie? Idzie pokutować. Idzie pokutować, bo on się dowiedział z tej rozmowy, tak? Z tych kilku rozmów, z tych sesji, że on Boga nie kocha. A że jest narodzony z Bożego Ducha, tak? To cierpi teraz. Rozumiecie, jak się pomaga? To jest praca na duszy człowieka. Przede wszystkim, pamiętajcie, budujemy punkt odniesienia, czyli odrodzony duch człowieka. To jest punkt odniesienia do każdej pracy na duszy człowieka. Stąd jest zupełnie inną rzeczą praca z ludźmi nieodrodzonymi z Bożego Ducha i ja nie pracuję z ludźmi nieodrodzonymi z Bożego Ducha. I ja nie zachęcam was do tego, chyba że macie osobiste Boże prowadzenie, żeby być terapeutami świeckimi. Jeżeli ktoś z was chce być terapeutą świeckim, tak? To zrozum, że części zasad, o których ci będę mówił, nigdy nie będziesz mógł zastosować. Ponieważ ja pracuję tylko z ludźmi odrodzonymi z Bożego Ducha. Czyli, rozumiecie? Ja tylko z takimi pracuję. Jestem duszpasterz. Duszpasterz. Ale jeżeli masz prowadzenie, żeby mieć gabinet taki czy inny, to sobie to rób, nie ma problemu. Ale nie, to jest celem naszych spotkań. Celem naszych spotkań jest zrozumienie, jak odnosimy się do pracy duszpasterskiej na duszy człowieka. Zawsze odnosimy się do odrodzonego ducha. Zawsze pokazujemy ludziom, kim są, skąd mają brać siłę, z jakiego miejsca jest brana moc, skąd to wszystko pochodzi, jakie zasady nam panują. I teraz jak prowadzimy ludzi? Prowadzimy ludzi przede wszystkim do dwóch rzeczy. Niezależności i dorosłości. Prowadzimy ludzi do niezależności i dorosłości. Nigdy nie prowadzimy ludzi do zależności i dziecięctwa. Tak? Nigdy do takich rzeczy nie prowadzimy. Słowa Jezusa, że mamy być jak dzieci, nie dotyczą funkcjonowania naszej psychiki. To nie tędy drogi. Tyle, ile masz lat, taki jesteś. To jest bardzo proste. Ja do każdego człowieka podchodzę jako do dorosłego człowieka. Ty dorosły jesteś, to wiesz, co robisz. Nie daj się nigdy wkręcić, że ktoś nie wie, co robi. Nie wiedzą, co robić, tylko niemowlęta, ok? I ludzie opętani. Wśród narodzonych z Bożego Ducha nie ma opętanych. Taka jest dobra wiadomość. I kiedyś Derek Prince powiedział bardzo ładną rzecz, że jeżeli ktoś jest w stanie już przeprosić swoich rodziców, to jest w stanie przeprosić już również Boga. Czyli jak dziecko nabiera świadomości, to traktujemy dziecko zgodnie ze świadomością, którą posiada.
A wiecie, jeżeli do mnie przychodzi dorosły, to ja rozmawiam jak z dorosłym. Ja nie uważam, że jest upośledzony, jakiś kretyn, jakiś idiota, absolutnie. Dorosły, narodzony z Bożego Ducha człowiek, tak? Tak go traktuję i do tego go prowadzę. I do czego go dalej prowadzę? Prowadzę go do niezależności. Czyli uniezależniam go od siebie, uniezależniam go od środowiska, uniezależniam go od jego rodziców. Rozumiecie? Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, mówiłem mu w ogóle, nie należysz do rodziców swoich. Nie należysz do rodziców swoich. I to słuchajcie, wiecie, ja się godzinę z tym przebijałem do tego człowieka. I on w ogóle pod koniec sesji mówi, ty, naprawdę? Rodzice nie mają autorytetu do mojego rodzica? Ja mówię, żadnego. Jesteś dorosłym człowiekiem. Ty zatrybił człowiek. Rozumiesz? Od dzisiejszego dnia mówię, nie będziesz w sobie liczył się ze staniem twojej matki i twojego ojca. Możesz uszanować informacje od nich, tak? Ale ty nie jesteś pod władzą swojej matki i ojca. Ale to była typowa warownia zależności. Osoba zależna. Rozumiesz? Stąd też możesz mieć wielką pokusę podczas różnych form terapii, czy też różnych form duszpasterskich, żeby ludzie po prostu wchodzili tak głęboko pod twój autorytet, rozumiesz, że będziesz mógł z nimi robić, co będziesz chciał. A więc pierwszą osobą, od której uniezależniasz ludzi, to od siebie samego. I każdy pastor, każdy lider powinien uniezależnić od siebie Kościół. Powinieneś uniezależnić wspólnotę. Uniezależnić, nie uzależnić. Każdy pastor czy lider, który uzależnia od siebie ludzi, tak, jest sam na terapii. Tak samo jak każdy rodzic, który próbuje uzależniać od siebie swoje dzieci. Od początku, kiedy dziecko rośnie, z roku na rok w rodzicu, normalnym rodzicu, powinna powstawać przestrzeń, żeby jak najszybciej dziecko się uniezależniło. Niezależne dzieci to szczęśliwe dzieci. Chociaż stara mówi, że trudne dzieci to szczęśliwe dzieci. Tak twierdzi. Ale ma 9 lat. A więc niezależność i dorosłość. I co robię? Podajemy antidotum. W jakiej postaci? Prawda, prawdy Boże i prawdy o życiu. Czyli my z ludzi wyjmujemy kłamstwa na temat zasad Bożych i kłamstwa na temat życia. Wyciągamy z nich te kłamstwa. I mówimy oficjalnie im o tym, to jest nieprawda. Ale ja tak się nauczyłem. No to źle cię nauczyli, tam krzywo cię nauczyli. Ale u mnie tak w kościele mówili, ja ty tu opuść ten kościół. Nie chodź tam do tego kościoła. Ostatnio takie jednej osoby powiedziałem, na co mam zrobić? A mi natychmiast opuszczać panowcy stary. Uciekaj. Nie wolno ci tam być. Naprawdę, ja mówię tak, szybciutko. Oczywiście zawsze daję alternatywę. Mówię, ponieważ jest tam grupa naszego kościoła, więc idź tam do tego kościoła. Otóż pasterz zawsze daje ludziom alternatywę. Teraz pasterz nigdy nie wyrzuca z człowieka pewnego zjawiska chorego i dając w zamian zjawiska nowego. Jesteś duszpasterzem. Musisz wyciągać i wkładać. To jest to, co powiem na Jeremiaszu. Masz burzyć i budować. Burzyć i budować. Burzyć i budować. Na tym polega praca na duszy człowieka. Przypomnę to, co powiedział Bogdan. Musisz zrozumieć, jako duszpasterz, jako lider, że jednym z podstawowych zagrożeń, jakie jest, znaczy zagrożeń, może źle powiedziane zagrożeń, ale rzeczy, które będą ci się zdarzały, to jest to, że będzie tak zwany atak na ojca. Rozumiesz? Atak na ojca. Atak na ojca, czyli atak na lidera. Czyli te osoby, którym będziesz pomagał, będą cię atakować. Będą cię atakować delikatnie, czyli pokazują ci swoje poglądy. Często ja zaczynam rozmawiać z człowiekiem i on mówi swoje poglądy. Ja mówię, że jak przyszedłeś do mnie, to swoje poglądy zostaw za drzwiami. Ja nie chcę twoich poglądów. Ja nie chcę z tobą dyskutować, w ogóle nie chcę. Mogę z tobą pomilczeć. Jeżeli chcesz ze mną dyskutować, to będziemy milczeć. Zrobimy sobie herbatę, będziemy milczeć. Ale jeżeli przychodzisz po pomoc do mnie, to wszystko, co do tej pory się nauczyłeś,
stawiasz za progiem. I razem popracujemy nad tym, co z tamtych rzeczy się nadaje do użytku. Wiecie, jak człowiek idzie do Legii Cudzoziemskiej, ja byłem w Legii, i jak tam idziesz do Legii, tam jest taka jednostka wojskowa, nazywa się Kastel. I w tej jednostce wojskowej, w tym Kastel, ta jednostka nazwana jest wioseczką. I tam w tej wioseczce, jak się przychodzi, bo jeszcze jest po tych głównych treningach, po badaniach psychologicznych, tam różnych rzeczach, po tych, to już jesteś przed podpisaniem tego głównego kontraktu, znaczy po podpisaniu głównego kontraktu, wchodzisz tam i tam mówią do ciebie na początku tak mówię właśnie. Wszystko, co do tej pory wiedziałeś, zostawiasz za furtką wioseczki. I to jest nieważne, czy byłeś pułkownikiem w jakimś wojsku, czy kimś, rozumiesz, o co chodzi? Właśnie stałeś się żołnierzem Legii Cudzoziemskiej. Nauczymy cię wszystkiego. Od prasowania koszuli, tak? Po odcinanie głów. I to na nasz sposób będzie robione. Stąd jest to elitarna jednostka. Ponieważ oni nie biorą tego, co stare i nie mieszają tego z tym, co nowe. A to już dawno Biblii napisali. Rozumiesz? Taką zasadę biblijną stosują. Rozumiesz? Nie mieszają starego z nowym. Tak? I tutaj jest podobna rzecz, że ty musisz zrozumieć, że będzie atak na ojca, że będziesz atakowany, ponieważ będziesz chciał, aby to, co stare, było eliminowane. W związku z tym będziesz atakowany. I my jesteśmy notorycznie atakowani i z tym się zżyliśmy i zrozumieliśmy, że tak to jest. I nie możesz w sobie też mieć takiego myślenia, że to jest coś osobistego. Otóż pasterz w ogóle nie ma myślenia, że to jest coś osobistego, bo mi na ubliża, bo mi to, bo mi tamto. I nieważne. Następnego dnia przychodzi do kościoła, rozumiesz, bo jest to człowiek zaburzony. Tak. Dziś ci na ubliża, ale przychodzi do kościoła. Tutaj w ogóle któregoś razu w środę naubliżała mi kobieta, ta wyzywała mnie od różnych. I od środy do niedzieli ubliżała mi codziennie przez telefon. Pisząc i mówiąc i w ogóle ubliżała mi. Po czym przyszła w niedzielę do kościoła. No, pani ją przytuluje, w ogóle nie rozmawiając z nią o tym. Tak? O czym od niej rozmawiać? Potem do niej poszedłem i powiedziałem tak. Chcesz, żeby ci pomóc? Tak. Ona mówi, chce. Będziesz robiła wszystko, co ci powiem. Ja w ogóle nie reaguję na to, co ona do mnie mówi, co pisze. W ogóle nie reaguję. Ja z nią prowadzę pewną formę terapeutyczną, tak? I ona mnie pyta o różne rzeczy, a ja jej w ogóle nie odpowiadam. Ona mówi, a jak jest to? Ja mówię, przerobisz podstawy wiary chrześcijańskiej na blachę. Jak cię obudzę w nocy i ja się ciebie zapytam coś na temat łaski, tak? To mi to wykujesz jak na bliskie mrożenie. I nie będę ci niczego wyjaśniał. Czy ona mnie atakuje? Oczywiście, teraz mnie inaczej atakuje. Teraz mnie atakuje inną formą, inne, bo część na mnie, już na mnie wylała pewną część swoich zranień, tak? Ja zawsze do ludzi mówię tak, jestem twoim duszpasterzem. Daję ci pełne pozwolenie, żebyś na mnie wylewał brudy swojego życia. Wylej na mnie te brudy. Bo ja jestem nieurażalny. To, rozumiesz mnie? Nie możesz być urażalny, bo to nie są osobiste rzeczy, bo to jest atak na ojca. To jest atak na ojca. To ten człowiek jest zaburzony, on ma problemy od dziecka. On ma tak samo krzywy obraz Boga. Przecież ja wiem, że tak jak się podchodzi do mnie, tak do Boga podchodzi. Jeśli nie miłujesz brata, którego widzisz, to jeśli mówisz, że miłujesz Boga, którego nie widzisz, to jesteś kłamcą. Święty Janek. Więc tak jak on mnie traktuje, tak jak się ze mną liczy, tak się liczy z Bogiem, to nikt mi nie powie, że jest inaczej. Bo jeżeli ktoś mnie obrał sobie za duszpasterza, bo to nie ja sobie wybieram ludzi. Bo to w ogóle nie ty wybierasz ludzi. Duszpasterze nie wybierają ludzi. Rozumiesz? To ludzie wybierają ciebie. Rozumiesz? To ciebie wybierają. To oni przychodzą do ciebie. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, jesteś moim mentorem, tak, to przecież ja wiem, co tam będzie. Będą różne rzeczy się działy, tak? Ale od kiedy on do mnie przyszedł i powiedział, bądź moim mentorem, to w tym momencie ja sobie zdaję sprawę, że ja staję w miejscu jego największych problemów życiowych. Ja się z tym liczę i się z tym godzę. To jest nic osobistego. Napluję mi w twarz, to się wytrę, dalej usiądę z nim do stołu i będę rozmawiał wręcz ciebie i będę się o niego modlił i będę go uwalniał. Dopóki sam nie odejdzie.
Jak sam odejdzie, to odejdzie. Ja będę czekał, jak wróci, to wróci. Kolejna rzecz po świadomości, że jesteś obiektem ataku, jest to, że masz być wzorem. Krótko powiedziawszy, taki jaki jesteś, tak? Taką prawdę prezentujesz. Taki jaki jesteś, taką prawdę prezentujesz. Dlatego bądź mądrym człowiekiem. I z ludźmi, którzy są pod twoim autorytetem w różnych dziedzinach, z którymi pracujesz, tak? Nie rozmawiaj o wszystkich mankamentach twojego życia. A wiesz dlaczego? Bo jeżeli, przepraszam, bo jeżeli ktoś jest zaburzony, to będzie zbierał amunicję na ciebie. I wywali ci w najmniej oczekiwanym momencie. Rozumiesz? Duszpasterz wie, że musi zachować pewien dystans emocjonalny. Każdy pasterz. Po prostu. Tak jak każdy rodzic, ja zawsze rodzicom to mówię, ja mówię, jesteś rodzicem, niech cię ręka boska broni, żeby stał się kolegą twojego dziecka. Staniesz się kolegą dziecka, to zniszczysz dziecko. Dzieci nie potrzebują mieć z ciebie kolegi, dzieci potrzebują mieć z ciebie ojca i matkę, tak? Przyjaźnienie się z dziećmi to jest zupełnie inna rzecz. Wiesz, kiedy się możesz przyjaźnić z dzieckiem, jak ono urośnie? Póki ono nie urośnie, póki nie będzie dorosłe, to potrzebuje ojca cały czas, rozumiesz? A nie kumpla. Kumpla to na osiedlu może być. Nie jesteś jego kumplem. Ma być wzorem. Każdy z nas ma problemy, rozumiecie? Dlatego przede wszystkim pracujemy nad sobą, a dwa, to nie znaczy, że my musimy być doskonali, żeby innym usługiwać. Wcale nie. Ale musimy już na pewnym odcinku stać zawsze wyżej niż ci, którym usługujemy. Bo inaczej to nas zgniecie. To cię zgniecie inaczej. Rozumiesz? Ja dzisiaj mogę rozmawiać od rana do wieczora z ludźmi, modlić się o nich, wypędzać demony, to mnie nie gniecie. Fizycznie mogę być zmęczony. Fizycznie. Mogę odczuwać formę, jakiś stres, który mnie atakuje, tak? Ale tak naprawdę, jeżeli ja się wyśpię, ja zjem i się wyśpię, tak? To jest wszystko. Ja potrzebuję zjeść się wyspać. Ja jestem tak po prostu prosty, jak młotek. Człowiek, ja będziesz się zdziwiłem. Mówię, kurczę, ja w ogóle potrzebuję normalnych takich rzeczy. Zjeść się, wyspać się. Rozumiesz? Ja lecę dalej. Bo to mnie nie obciąża. Ktoś ostatnio z tym rozmawiał, Artur, czy ciebie to nie obciąża, takie rzeczy. Ja mówię, ale co mnie obciąża? No to z tyloma ludźmi rozmawiasz, co robisz. Ja mówię, nie, to mnie nie obciąża. Co to mnie ma obciążać? Jak ja jestem w ogóle, bardzo proszę, no. Przecież ja tego chcę na litość. Przecież nikt to nie wepchnął. Nikt mi nie kazał być duszpasterzem. Nikt tobie nie każe być duszpasterzem. Jak ja słyszę takie ściemy religijne, głupoty, Pan mi kazał zostać pastorem. Ja mówię, jaki Pan? Allah? Pan ci pastorem kazał zostać? Bo ja usłyszałem, ja mówię, co ty, Bóg, gadasz do mnie? Mówisz do mnie, że usłyszałeś głos, który powiedział, żebyś został pastorem, bo inaczej co? To w ogóle? Czy to nie Bóg? Co ty mnie tutaj, mówię, opowiadasz? Mnie nigdy nikt nie kazał nikim zostać. We mnie pragnienia powstały. Ja głoszę Ewangelię, bo chcę. Pasterzuję, bo chcę, ja pragnę tego, ja się cieszę z tego, ja mam z tego frajdę, to mnie kręci. W ogóle człowiek może robić tylko to, czego pragnie. I teraz, jeżeli ty jesteś duszpasterzem, to ty musisz być wyżej w pewnej formie wzoru. Czyli ludzie muszą brać z ciebie przykład. Bo ty musisz stanąć w takim miejscu, że cię nie rusza to, co ci ludzie tam robią i co oni mówią, tak? A straszne rzeczy ludzie robią. Jak zaczynają wychodzić rzeczy, co robią, ja mówię, chrześcijanie. Cały czas się poruszamy tylko w tym gabarycie. Co robią chrześcijanie, to człowiek był szok w trawkę. Co myśl, a tam co robią? Tam nie robią dużo rzeczy. Takich, co myślą. A chcą takie rzeczy robić. Jak dochodzimy do miejsca, czego ludzie pragną, tak? Zaczynamy wyciągać rzeczy, wiesz, jesteśmy już otwarci, to kolej ja mówię, aha, tu jesteśmy, proszę ciebie, dopiero w ruin. Rozumiecie?
I tam dopiero, patrzę, i tam dopiero się okazują, tu demoniczna siła, tu demoniczna, tu demoniczna. Mówię, okej, okay, dobra, poczekaj, mówię, wywalamy najpierw te rzeczy, tak? Uniezależniaj ludzi od siebie. Nigdy nie bądź człowiekiem, to co Bóg powiedział, tutaj, nigdy nie bądź człowiekiem, który ulegnie temu, że jesteś aż tak ważny dla tych ludzi. Jeżeli takie rzeczy się będą zdarzały, odcinaj się od tego. W tobie ty nie unikniesz splendoru, nie unikniesz podnoszenia cię, rozumiesz, do rangi bóstwa. Ty nie unikniesz tego. Świętemu Pawłowi chcieli złożyć ofiarę, powiedzieli Zeus. Przyszedł Zeus i drugi, proszę ciebie, wiesz, o co chodzi. I oni już lecą, czego wzięli ich na ręce, czujesz, jaki tam był klimat, złapali ich na ręce, lecą, ciągną dwie krowy, żeby zarżnąć, złożyć, proszę ciebie, mówi Zeus, drugi to nie wiem już, co powiedział. Jak? Hermes. Czujesz, jak się Barnaba czuł w roli Hermesa? Zeus nie wiem, będą cię podnosić ludzie do rangi bóstwa. Okej! Okay. Nie unikniesz tego. Wiesz, co jest ważne, żebyś ty nigdy nie wszedł w to miejsce, do którego oni cię podnoszą. Nie bądź chory na pastora. To choroba, być chorym na pastora, chorym na lidera. Rozumiesz? To jest choroba. Robisz to, co chcesz, to, czego pragniesz. Usługujesz ludziom. I wracam do tematu demona. Nie wolno nam mieszać tych dwóch filozofii. Nie wolno nam mieszać tematów demonicznych z tematami zaburzeń. To znaczy, to są dwie różne formy pracy. Od demonów się uwalnia, a psychikę się leczy. Rozumiecie? I wielokrotnie mamy mniej więcej w 60% przypadków, to jest dokładnie tak samo jak w chorobach fizycznych, mniej więcej w 60% przypadków mamy do czynienia z demonami, ale wbrew pozorom, demon to jest drobiazg w tym całym zjawisku. To drobiazg. Demon to menda społeczna, zwykła, która przyszła, proszę ciebie, żeby się napaść, nażreć, wytarzać się w tym wszystkim, proszę ciebie, przybrać postać, o której pragnie. On pragnie tego. To jest debil. Rozumiecie? W ogóle chcę, żebyście zrozumieli, o co chodzi z demonami. One nie mają dusz. Dlatego tak bardzo potrzebują mojej i twojej. Kiedyś miały pewne formy dusz. Kiedyś miały różne rzeczy. Dzisiaj im zostały martwe, pewne martwe odczucia. Wiesz, co jest z demonami? Ja ci coś powiem, żebyś sobie to dobrze zobrazował. Demon, jakiś tam demon, on ma tak natrętne myśli i odczucia, że nie może tego zahamować. One nie mogą tego zahamować. Rozumiecie, o czym mówię? Na przykład jest demon seksualny, ten demon nie może tego zahamować. On cały czas tym płonie, 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 płonie. I teraz on będzie szukał dogodnej duszy, czyli dogodnej psychiki, gdzie się może władować ze swoim pragnieniem, rozumiesz? I zacząć realizować się przez ową duszę i ciało. Bo demony nie potrafią się zahamować. I teraz jakiej on będzie szukał duszy? Duszy, która jest zraniona, która jest osłabiona. W ogóle widzieliście, jak lwy gonią, w ogóle antylopy, gonią najsłabsze. Żaden lew, czyli znaczy lwica, bo lwy to są lenie śmierdzące, ciebie, lwice, bo to one polują, ciebie, one gonią te zwierzęta, ale żadna logicznie myśląca lwica nie podbiegnie do wielkiego gnu, który waży dwa razy tyle co ona, bo dostała kopytem w łeb i by się zakołowała. Rozumiesz? Po gnu jest w stanie zabić się tym kopnięciem lwice. Więc co one robią? Łapią chore, słabe, małe. I demony przychodzą do tych miejsc naszego życia, które są słabe, małe, cieniutkie, poranione. Rozumiesz? I jeżeli ty doprowadzisz do tego, że w twojej psychice nie będzie słabych, małych, poranionych miejsc, no to proszę cię, to możesz na lunch do piekła chodzić. To będziesz wchodził, w ogóle wiesz, luzik. Ktoś nam powie, tam są demony, weź. Jedna nasza znajoma mieszkała kiedyś w Holandii i była tam w jednym kościele. I w tym kościele była taka
mała kobitka, murzynka. I ona szła z tą murzynką po Amsterdamie i zachciało im się czegoś napić. I ona mówi, to chodź tutaj, wejdziemy, napijemy się. A ta nasza znajoma mówi, ale tutaj jest coffee shop, tutaj się narkotyki palą. Ona mówi, no co z tego mnie narkotyki? No to jest ciebie, tam gdzie narkotyki palą. No. Usiadły, wzięły sobie coś do picia i podszedł do nich taki gość w ogóle najarany i coś tam, wiesz, do nich. A ona, ta mała murzynka wstała, mówi, w imieniu Jezusa, milcz! A jego z kopyt wyrwało. A ona dalej usiadła do stolika i piła. Rozumiesz? Czy jadła? Jej to nie ruszało. Lester Samral, jak mu się chciało spać, to poszedł do świątyni buddyjskiej spać, pod wielkim posągiem Buddy. No tego demony wypychały, razem z łóżkiem. Otworzył oko, patrzy drzwi otwarte, łóżko jedzie do przodu. Powiedział, stój w imieniu Jezusa. Drzwi się zamknęły, łóżko przestało jechać. Mówi, wstaw je na miejsce. Pchały go pod ten posąg z powrotem. Demony nie są problemem, jeśli dusza jest zdrowa. Stąd praca nad psychiką. Musimy budować zdrowe kościoły, a nie kościoły, co walą w majty i krzyczą na demony w tym samym czasie. A nie kościoły, które boją się własnego ruchu, którym się mówi o tym, żeby finansowo zacząć funkcjonować prawidłowo. Pro ciebie oni mówią, co pan da, to pan da. 1300 pro ciebie brutto pan da. Tak? Że to na niego na trumnę nie wystarczy. Człowieku. No bez sensu w ogóle. Bez sensu. Ale o wielkich rzeczach duchowych jest w stanie mówić. Tak? Ale żeby zrozumieć kwintesencję Boże, my musimy pracować nad psychiką. Wtedy zatrzymamy demony atakujące nasze życie. Ja nie mówię, że one nie przyjdą. Przyjdą, tylko będą miały zawężoną przestrzeń wejścia, bardzo wąziutką. Wiesz, jak się ładnie broni wąskich miejsc? Są wąskie miejsca. Stajesz sobie, rozumiesz, przychodzi demon, on cię dotknie. Ty możesz zareagować negatywnie, rozumiesz? Ale on się tam nie przetrze i tam nie zamieszka. Bo chrześcijanin, nawet który będzie super zdrowy, tak, to i tak upada. To nie ma, rozumiecie, póki chodzimy po ziemi, jesteśmy oddaleni od Pana. Nie ma czegoś takiego, że my będziemy w doskonałości funkcjonować i też będą funkcjonować w doskonałości ludzie, których my poprowadzimy. Nie do końca tak jest. Znaczy możemy tak, teoretycznie możemy, tylko ja nie znam osoby takiej, przepraszam. Ja znam tylko jednego doskonałego, Jezusa Chrystusa. W ogóle nie, żaden inny nie był doskonały. Wszyscy inni w Biblii zaburzeni jeden w jeden. Jeden w jeden. W Biblii nie ma ani jednego normalnego człowieka oprócz Jezusa. Ani jednego normalnego człowieka nie ma. Przeczytaj sobie w ogóle historię tych ludzi. Każdy człowiek, każdy z nich. W ogóle, jak znajdziesz jeden przykład niezaburzonej jednostki, to weź zadzwoń i powiedz, bo jak ja przegapiłem. Człowieku. Do Abrahama, Bóg mówi w ogóle, Abraham, tam pójdziesz tam. Tam. A on idzie i skręca do Egiptu. Żonę mu zabierają do haremu. On kłamie, że to jego siostra, rozumiesz? Tym człowieku. Jak wyratuj. Abraham, ojciec wiary. Tak? Każdy po kolei. Nie, jedynie Jezus Chrystus. Jedyna niezaburzona jednostka, z której można brać stuprocentowy przykład. Tylko i wyłącznie. A więc ja nie znam osobiście ludzi, którzy doszli do takiego super stanu. Ale wiem jedno. Że moim zadaniem i twoim zadaniem jest absolutne zmniejszenie możliwości wpływu demonów na nas. Tak? I mamy doprowadzać do tego życia innych ludzi. Musimy zawężyć wejścia. Zawężyć. Ile można. Ile można. Pozamykać furtek. Wstawić altaby, kraty. Rozumiesz? Nasza dusza musi być nietykalna. Nietykalna. I wtedy jak demon podejdzie, to ty, tu podchodzi, stajesz, czy problem? Chciałem cię wpienić. Może nawet ci się udało, ale nie wejdziesz tam. Chodź, będę cię wpieniał jeszcze przez najbliższy miesiąc. Nie będziesz mnie wpieniał. Wpieniłeś mnie dziś. Za to, że mnie wpieniłeś dziś, przyprowadzę do Jezusa 3 osoby. Wpień mnie jeszcze. Rozumiesz? Chcę, żebyś zrozumiał, jak to działa. Ja się mszczę osobiście na diable.
są teologie, że się diabeł może mścić na ludziach. To jest nieprawda. Ale chcę was poinformować, że możecie się mścić na diable. I życzę wam naprawdę miłego mszczenia się. Chodzi o to, że wyście zrozumieli to zagadnienie. To jest bardzo ważna sprawa, przyjaciele. Chciałbym, że kiedy we wrześniu się zbierzemy tutaj i będziemy mówić na temat różnorakich działań demonicznych, żebyśmy byli przygotowani, żebyśmy wiedzieli, na czym my stoimy już, żebyśmy pracowali na duszach naszych i żebyśmy, pracując z innymi ludźmi, doprowadzali ich do miejsca wolności, do miejsca realnej wolności. Rozumiecie? To jest bardzo ważna sprawa. I żebyśmy też, kiedy poddajemy nasze dusze naszym liderom, naszym metodom, żebyśmy nie chowali niczego po kątach. Nie chowajmy niczego. Nie chowajmy. Ja, wiecie, ci z was, którzy mnie znacie lepiej, wiecie, że ja się nie, mnie nie można zgorszyć. Nie ma czegoś takiego, że ktoś mnie zgorszy swoim zachowaniem, czy czymś w ogóle. Rozumiesz? Mnie to absolutnie. Mnie nikt nie zgorszy. Dzisiaj coraz bardziej uczę się takich prostych rzeczy. Uczę się okazywać swój gniew, uczę się okazywać różne rzeczy. Dzisiaj się w ogóle tego nie boję, mam wyluzowanie. Rozumiesz? Nie boję się, że zbłądzę, nie boję się różnych rzeczy. Chodzi o to, że kiedy rozmawiam z ludźmi, to mówię, bądźmy otwarci między sobą. Ja niczego od ciebie nie oczekuję. Nie oczekuję, że jesteś jakiś. Rozumiesz? Zarówno ty nigdy nie oczekuj od kogoś, że był jakiś. Jak i też nie myśl, że twój mentor, twój lider oczekuje tego od ciebie. Bo jeżeli w ogóle oczekuje twój lider czy mentor tego od ciebie, że będziesz jakiś, tak? To zerwij z nim kontakt. Bo to jest zaburzona jednostka. Rozumiesz? To jest w ogóle... To znać takiego sobie mentora, takiego lidera, który będzie do twojego życia realnym duszpasterzem. Tak to trzeba robić, przyjaciele. Dobrze, kochani. Bierzemy na końcu ofiarę. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Chciałbym, żebyśmy przynieśli Bogu te rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj i żebyśmy na wrzesień byli gotowi na to, aby przyjmować kolejne sprawy związane z demonicznymi siłami, z działaniem przeciwko demonicznym siłom. Jeżeli odbierzemy diabłu broń, jeżeli odbierzemy mu miejsce. Wiecie, mi się zawsze Kaliningrad przypomina. Jak Rosjanie załatwili nie Kaliningrad, tylko ten. Stalingrad. Jak oni ich załatwili? Zobaczcie. Oni się po prostu wycofywali do miejsc, tak? W których tamci nie mogli wytrzymać. Ty, oni tak wcześniej Napoleona też załatwili. Oni wchodzili. Zobaczcie, tam w pewnym sensie to była walka bez walki. Tam były jakieś walki, ale oni się wycofywali, tak? Wycofywali. Zobaczcie, czyli ta walka polegała na tym, że oni doprowadzali do pewnego miejsca, gdzie diabeł już przejść nie może. Tak? Bo tak to w ich rozumieniu było, bo Hitler dla nich to był diabeł. Doprowadź swoją duszę do takiego stanu, że diabeł nie będzie miał co żreć. I ucz ludzi innych, jak dusze swoje mają wyprowadzać z takich miejsc. Bądź w tym szczery i prawdziwy. Nie ukrywaj niczego. Nie myśl, że musisz być jakiś. Rozumiesz? Nie rób tych rzeczy. Ja wolę 100 razy rozmawiać podczas moich rozmów terapeutycznych z ludźmi, jeżeli oni są szczerzy. Ktoś przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, Artur, to i tamto. Ja często ludziom daję na początku takie zadanie. Wielu ludzi je dostało ode mnie. Tak? Jakiego Boga znasz? Wielu ludzi to dostało. I ci ludzie, naprawdę, sama ta informacja pokazywała ogromną przestrzeń, co się z tymi ludźmi dzieje. Kiedyś takiej osobie powiedziałem, jakiego Boga znasz? A tam mi wypisywała ta osoba, bo to Duchek mówi, nie mogę na niego liczyć w ogóle, narodzona z Bożego Ducha osoba. To taki, nie taki, to w ogóle wiesz, o co chodzi. Bo ja jej będzie wcześniej pytaj, bądź szczera, ja chcę, żebyś była szczera. Była szczera.
Ja mówię, powiedziałem jej, Bóg cię nie zasroma, On cię kocha w ogóle, On w ogóle i tak wie, co o nim myślisz. I tak wie, mimo że tego nie zwerbalizowałaś, mimo że to mówię, On cię zna na wskroś, On jest wszechwiedzący, więc nie mów, halleluja, tak? Tylko powiedz, dupku, bo tak masz w sercu. I dopiero to jest miejsce, z którego możesz pokutować. Bo nie będziesz pokutować nigdy, kiedy mówisz, halleluja, jesteś moim Panem. A w twoim sercu aż się kołysze od tego, jesteś taki sam jak mój ojciec. On mnie zostawił, ty mnie zostawiasz. Kiedy cię najbardziej potrzebuję, to ciebie nie ma w moim życiu. Tak, tego nie ma nawet w myślach. Ale to się kłębi. I w wielu chrześcijanach to się kłębi. Zostawiłeś mnie. Nie pomogłeś mi. Tak cię potrzebowałem. Gdzie byłeś? Rozumiesz? To ona przynajmniej szczerze napisała. To dupaj. Tak napisała. Ale dzisiaj ta osoba, tak? Wyszła ze wszystkich zaburzeń. No może ze wszystkich nie. Ale z większości. Z większości zaburzeń. Dzisiaj ona normalnie funkcjonuje. Dzisiaj ona normalnie ma tu. Dzisiaj ona pokutowała. Rozumiesz? Ja zawsze mówię, nie ściemiamy siebie i wymagamy tego, żeby ludzie też nie ściemiali nas. Stańmy proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie za te dzisiejsze słowa. Ojcze, modlimy się w imieniu Jezusa. I dziękujemy Tobie, że Twój Święty Duch, On pracuje w nas teraz i będzie pracował przez cały czas. Potężny, Święty Boże, wywyższamy Ciebie nad naszymi duszami. I ogłaszamy w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze, że będziemy nasze dusze, Ojcze, poddawać absolutnej władzy i oczyszczaniu. Jako liderzy, jako pasterze, będziemy, Ojcze, prowadzić innych ludzi do miejsca, gdzie ich dusze będą uświęcane, gdzie ich dusze będą uzdrawiane, gdzie będą wychodzić z patologii. Potężny, wielki, Święty Duchu. Ja modlę się teraz o każdego człowieka, który tutaj jest. Niech Twoje namaszczenie realnego pasterstwa spoczywa na każdym z ludzi. Ojcze, ja modlę się teraz o Twoją mądrość. Niech Twoja mądrość przychodzi do ludzi. Niech Twój rozum, niech umiejętności przychodzą, Ojcze, do tego, aby ludzi, innych ludzi wyprowadzali z ich patologicznych sfer ich dusz. Ojcze, ja modlę się o manifestację Twoich darów. Ojcze, ja modlę się o słowa wiedzy, słowa mądrości i dar rozróżnienia duchów, Ojcze. Ojcze, ja modlę się, aby w odwadze wchodzili, Ojcze, z tymi ludźmi w relacje, aby bez potępienia, bez poniżania wyciągali ich, Ojcze, i doprowadzali ich do miejsca zwycięstwa. A niech też pracują nad swoimi duszami, Ojcze. Niech nie zostawiają żadnego miejsca dla diabła, Ojcze. I ja Ci uwielbiam za to, Boże, że Ty zawsze nas wysłuchujesz. Ja Ci dziękuję, że Ty tworzysz tutaj, Boże, elitę, że Ty tworzysz ludzi, Boże, którzy będą wchodzili w każde miejsce w tym kraju i za granicą i będą doprowadzali innych ludzi do zwycięstwa, do realnego poznania Ciebie, do realnego doświadczenia Twojej mocy. Uwielbiam Cię, Święty Boże, uwielbiam Cię, Święty Boże, wywyższam Cię, potężny Królu.